Chciałem startować do samorządu w trzeciej klasie gimnazjum, więc zrobiłem sobie taki plakat. Artysta, gracz, który kocha muzykę, teraz uczeń technikum numer 2 w Olsztynie. Filip Jarosz uczy się na nowym kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Zawsze mi się podobała jakby ta kreatywność, tak, że można się jakby powiedzieć, popisać, powiedzieć, pokazać to, co się ma w głowie. Tak. I mam zainteresowania. Tak się złożyło, że moje zainteresowania to właśnie grafika komputerowa. No więc jeżeli przechodzę na grafikę komputerową, to na pewno będzie mi dobrze szło. Tak. Od dawna się interesowałem grafiką komputerową, no, rysowaniem, rzeczami związanymi z grafiką jakby i komputerową, i poza komputerem, tak? Poza właśnie jeszcze grafiką interesowały mnie inne rzeczy, tak jak na przykład animacje, czy muzyka i tym podobne rzeczy, które można było na komputerze robić. Zawsze lubiłem również, kiedy się patrzyłem na różne plakaty, patrzeć się w jaki sposób, spekulować w jaki sposób były zrobione, myśleć na przykład, jeżeli bym to zrobił, to co bym mógł zrobić lepiej. Bardzo często próbowałem właśnie robić rekreacje takich plakatów w wolnym czasie i to jakby się powoli stało moim hobby. I to właśnie to takie, ta kreatywność, to takie no po prostu tworzenie, tak, to jest to, co najbardziej mi się podoba w tym. Koledzy z klasy Filipa to również pasjonaci o artystycznych zainteresowaniach. Fascynacja sztuką, tworzeniem, trochę zainteresowanie przynajmniej u mnie literaturą i chciałam okładki tworzyć do książek. A u ciebie? No myślę, że to jest taki innowacyjny kierunek, który nam pozwoli jakby otworzyć swoją przyszłość. Może tytułarzystą bym chciała zostać. Na każdym kroku poligrafia jest potrzebna, jak również grafika, bo nie ma żadnego produktu bez etykiety, nie ma żadnego produktu bez nalepki jakiejkolwiek, bądź opakowania bez jakiegoś tam napisu, czy również potrzebne są strony, taki design stron internetowych, a więc właściwie oni mogą wszędzie pracować. Tylko z projektu tak naprawdę unijnego możemy otworzyć nowy zawód. Nasi nauczyciele poszli na studia podyplomowe, na Politechnikę Warszawską. Musiały powstać również pracownie. Te pracownie wyposażone w bardzo nowoczesny, drogi sprzęt. Bez pieniędzy unijnych to nie byłoby w ogóle możliwe. Świeża wiedza, świeże siły. Wszyscy młodzi byliśmy, więc młoda krew. Mam nadzieję, że udźwignie kierunek i będziemy najlepsi w regionie.